za górami, za lasami, czasem cicha, czasem gwarna, płynie swymi dolinami nasza polska rzeka czarna. Z Ocieseńskiej spływa góry, by w Połańcu wpaść do Wisły. Mija wioski, miejskie mury i na bajki ma pomysły. O potworach, południcach, diabłach, siarce i kościołach. O ubiorach i szlachcicach, fajkach i karczanych dołach. Posłuchajcie, dzieci miłe, jak z jej nurtów bajki płyną i z tych bajek czerpcie siłę, boście jedną są rodziną. Tutaj nasze są korzenie, aż od Lecha, aż od Piasta, więc poznajcie naszą ziemię i historię swego miasta. W bajkach bowiem jest zaklęta wielka siła nad siłami. Trochę czarcia, trochę święta. Jaka? Posłuchajcie sami. Dawno temu, przed wiekami, kiedy jeszcze puszcza stara porastała świat drzewami, leśne duszki żyły w jarach. Jeszcze gnomy gdzieś soczyły, skrzaty w dziuplach domy miały, a rosałki w stawach żyły i chochliki dokuczały. Ze dwa wieki już minęły, gdy chrzest przyjął książę Mieszko. Krzyże przy drogach stanęły, choć to przychodziło ciężko, bo nie wszyscy przyjąć chcieli chrześcijańskie obyczaje. Bóstwa swoje w lasach mieli, światowidy, święte gaje. Wolno krzepła nowa wiara, ale państwo zjednoczyła, a w tym państwie wioska stara, a w niej ludność biedna żyła. Wioska się Staszówkiem zwała, od imienia Kmiotka Stasza. Ludność ciężko pracowała, taka jest historia nasza. Był w Staszówku kościół wielki, cały z dębów był ciosany. Pod powałą pięknej belki rzeźbione konfesjonały. Dach strzelisty, gątem kryty. Przy nim wieża z krzyżem złotym. Jakiś czar był w nim ukryty, ale nikt nie wiedział o tym. Kościół stał przy wiosce skraju, tuż przy opatowskiej drodze, co zdarzyło się w nim w maju, niechaj będzie ku przestrodze. Kościół był zrobiony z dębów, które w świętym gaju rosły i już w czasie ich wyrębu klątwę ze sobą przyniosły. Bo nikt nie mógł drzew tych ścinać. Kto się ważył, ginął marnie. Nikt nie mógł klątw powstrzymać, która kościół wnet ogarnie. Ogarnęła w Bożu ciało. Gdy procesja szła ze śpiewem, nagle niebo pociemniało, co pogańskim było gniewem. Słońce zgasło, noc nastała. Pochylił się krzyż na wieży, wichura się rozszalała, w srebrny dzwon piorun uderzył. Ludzie biegli do kościoła, przerażeni, pełni trwogi, a tu woda jest dokoła, mszczą się już pogańskie wogi. Kościół trzęsie się i trzeszczy. Pękają przeklęte drzewa. Padł na kościół czar złowieszczy i wszystko woda zalewa. I świątynia się zapada w czeluść ciemną, otchłań wielką. Dach się wali i dzwon spada, łamie się belka za belką. Woda już zalała wieżą, giną ludzie w wielkiej męce, na nic prośby i pacierze wyciągnięte w górę ręce. I świątynia się zapadła. Dziś tam mało jest jezioro. Tak to z dębów klątwa padła, co pogańską była zmorą. To jezioro Łajbą zwane. Do dziś kościół w sobie chowa. Dno skarbami ma usłane. Czy to trzeba w bajki schować? A jednak to
polodowcowe jeziorko jest zupełnie inne niż te rozsiane malowniczo w okolicy. Bije z niego jakiś dziwny chłód, a bardzo równomierna linia brzegowa odpowiadać może za rysom dawnej budowy. Kiedyś mój kolega, płynąc po jeziorze, otarł się brzuchem o coś świecącego. Przyrzekał, że były to ramiona zatopionego krzyża. Gdy zanurkował, aby go wyciągnąć, krzyż zniknął, a w tym miejscu wypłynęły tylko kawałki skamieniałego dębu. Pamiętajcie, że woda jest bardzo niebezpieczna. Nigdy nie wiadomo, co znajduje się na dnie zbiorników. W Radzikowie jest góra zwana Strzelnicą, a ta bajka wam opowie, jak to było z czarownicą. Z dawien dawna na Łosicy czarownice sabat miały. Również i z naszej okolicy regularnie tam latały. Tam dopiero były harce, tańce, pląsy, wróżby, śpiewki. Był stos także z wielkim garncem, w którym ważono nalewki. Moc magiczną one miały, bo czyniono przy nich czary. Ropuchy się gotowały, nietoperze i komary. Zioła polne i dżdżownice dodawano do nalewek. Końskie zęby, świnie racice i korzenie z młodych drzewek. Zabierały te nalewki i poiły nimi ludzi. Chętnie piły je więc dziewki, aby miłość chłopców wzbudzić. Chorych nimi też leczyły, gdy taka potrzeba była. W nocy za to głośno wyły, z nimi nasza wieczna była. Na swej jodle wciąż latała i dzieci bardzo jej się bały. Chatkę w lesie ciemnym miała, której wilki pilnowały. Na stopce kurzej stał jej domek, w środku słoje z nalewkami, wokół pełno zaś poziomek i krzewinek z jagodami. Hermenezę ta się zwała, do Hele miała wielkie krzywy, była brudna i niedbała, słowem kocmołów prawdziwy. Na dodatek też leniwa, więcej nigdy się nie chciało na Łosicę wylatywać, gdzie się sabat odbywało. Sama więc postanowiła swoją górę wybudować. Jak zechciała, tak zrobiła. Sabat czas zorganizować. Zaprosiła koleżanki, by na miodłach przyleciały. Wnet butelki, misy, garnki będą dziecko nalewały. Wnet nalewkę będą ważyć, tańczyć, pląsać, czynić czary. Lecz niebawem coś się zdarzy. Nadlatuje diabeł stary. Co wy wiedźmy tu robicie? Kto tu sabat robić będzie? Zmiatać mi stąd na Łysicę, precz natychmiast, spadać będzie. Strzela z bata, wrzeszczy, krzyczy, sagan z nalewką wylewa. Jego przekleństw nikt nie zliczy, nie na żarty jest się gniewa. Przestraszyły się więc diabła, bo nie gadał po próżnicy. Każda na swą miotłę wsiadła, poleciała ku Łysicy. Hermoneza razem z nimi. Tak się diabła przestraszyła, że z wilkami wnet swoimi chatkę w lesie opuściła. Odleciała hen daleko i już nigdy nie wróciła. Lecz za lasem i za rzeką wielką górę zostawiła. Góra do dziś w lesie stoi, gdzie diabisko z bicza strzelał. Gdy ktoś czarów się nie boi, to tam chodzi co niedziela. Gdzie był sabat nieudany, piękne dzisiaj rosną wrzosy. W miejscu tym strzelnicą zwanym do dziś słychać diable głosy. A jednak góra Strzelnica powstała w okresie międzywojennym. Usypano ją na potrzeby 1. Batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów, który stacjonował w Staszowie
od 1923 do 1939 roku. Odbywały się w jej pobliżu zajęcia strzeleckie. Do dziś zresztą pełni tę funkcję. Czasem oprócz świstu karabinowych kul słychać jednak odgłos jakby diabelskiego bata, który przegonił stamtąd czarownice organizujące na górze swój nieudany sabat. Z pewnością w czasie wakacji będziecie chodzić po większych górach. Zachowajcie podczas tych wędrówek szczególną ostrożność i nigdy nie chodźcie w góry bez opieki osób dorosłych. Wspomnę teraz bajki słowem o niezwykłej tej historii w Wielkich Lasach pod Staszowem koło drogi do Bogorni. Pośród leśnej wielkiej głuszy lud pracował w trudzie znowu. Las karczował, bagna suszył, żył uczciwie i w spokoju. Smolarz przed nią robił smołę, drwal wycinał w lesie drzewa. W stelmach deski rżnął z mozołem. Pszczelarz dobre miody miewał. Kiedyś w lipcu, w środku nocy, rzecz się dziwna w wiosce stała. W srebrnej bowiem tam karocy banda z bojów przyjechała. A w karocy skarbów worki, sakwy monet, kufry złota, piękne sztućce i wisiorki, a także kościelne wody. Wszystko, co przez lat 30 zbójcy ludziom zrabowali, ile powóz mógł pomieścić, skarbami załadowali. Wszystko mieli w wielkiej grocie, w gęstej puszczy przy Łysicy. Spali w srebrze, jedli w złocie, a wszystko z ludzkiej krwawicy. Okupione ludzkim życiem, ludzkim bólem, żalem, łzami, w krwawych napadach zdobyte, naznaczone ofiarami. Ale zbójnik Krispen zdradził miejsce, gdzie był skarb ukryty. Potajemnie tam sprowadził rycerzy z książęcej świty. Lecz zbójnicy w czas zdążyli swoje skarby wynieść z jamy. Do karety je włożyli i ruszyli w noc lasami. W dzień w gęstwinie leśnej skryci cicho na popas stawali. Napojeni oraz syci, wieczorem w drogę ruszali. Tak przed pościgiem kluczyli nieuchwytni i przebiegli. Rycerze księcia zgubili i do Czech mało nie zbiegli. Tam uniknęliby kary. W bogactwie beztrosko żyli, trwoniąc kradzione talary, lecz się trochę przeliczyli. Bo pękł worek źle związany, i spadały zeń monety, znacząc złotem zrabowanym drogę z zbójeckiej karety. Ruszył pościg śladem złotym, aby się do zbójów dobrać, którzy nie mieli ochoty zrabowanych skarbów oddać. Szybko dół kopać zaczęli i karetę w nim ukryli. Po czym w głąb lasu czmychnęli, tam ich rycerze nakryli. Wnet ich w boże otoczyli. I wycięli w pięńcu bratów, tylko herszta oszczędzili i oddali w ręce katu, by publicznie ściąć bandytę. Wszystkim innym ku przestrodze, by nie przyszło im pomyśleć o zbójnickiej nigdy drodze. Skarbu 600 lat szukano, łopatami niczym kretę. Las 100 razy przekopano, lecz nie odkryto karet. Skarb więc nadal w ziemi leży, jak wieść gminna wokół niesie. Kto chce wierzyć, niechaj wierzy. Wieś zaś kopaniną zwiesie. A jednak w okolicach wsi Kopanina do dziś znajdują się wielkie domy. Część z nich wykopali żołnierze radzieccy, którzy w 1944 roku chwycili na tych terenach przyczółek baranowsko-sandomierski. Doły te to pozostałość po ziemiankach, stanowiskach czołgów i dział. Oprócz elementów wojennego wyposażenia w okolicznych lasach znaleźć też można monety.
Może to te, które wypadały ze zgubickiej karocy. Czasem podczas wakacyjnych wędrówek możecie natknąć się na niewypały z czasów II wojny światowej. Pod żadnym pozorem nie wolno ich dotykać. Należy niezwłocznie powiadomić o ich znalezieniu policję. Działo się to w dawnych czasach. Lata wtedy były skwarne. Wtedy właśnie żyły w rzekach południce, zjawy czarne. Bo w południe punkt 12 z głębi czarnej wychodziły i mieszkańców wsi i miasta kąpiących się w niej topiły. Straszne były to kobiety. Czarne całe, lecz bez twarzy. Mściwe, suche jak szkielety, nikt więc kąpać się nie ważył. Kiedy zegar na kościele południową bił godzinę, otwierały się topiele, kto się kąpał, szedł w głębinę. Kiedyś w sierpniu, w dzień targowy, jaś pastuszek wszedł do rzeki. W chłodnej wodzie poił krowy, umył uszy i powieki. Potem ręce i twarz całą. Zanurkował w czystej wodzie, tak się nurkowaniem zajął, że zapomniał o przestrodze, by w południe się nie kąpać przy słonecznej tej pogodzie. Wtem się w grony zaczął plątać. Jakiś ucisk poczuł w nocy. Już go mają południce, już wciągają go do toni, już się cieszą topielice. Ale Jasiek też się broni. Kopie, szarpie wodne zjawy i do brzegu wolno płynie. Los okazał się łaskawy, brzeg już blisko, Jasiek zginie. Upadł Janek na brzeg strony, serce wali mu jak młotem, leży mokry i zmęczony. Co się stanie z Jaśkiem potem? Kiedy Janek zebrał siły, to poprzysiągł zemstę zjawą. Dość już ludzie udręczyły, pora skończyć z tą zabawą. Z zegarmistrzem się dogadał, by w południe zegar wstrzymał. Sam na konia szybko wsiada, tuż przed rzeką się zatrzymał. Wchodzi wodą z wielkim worem i nurkuje z nim wątnęty. Koło mostu tuż przed borem, uczyniwszy wprzód znak święty. Już go widzą południce, już go ciągnąć chcą w głębinę, by go zmienić w topielicę równo w 12 godzinie. A tu cisza. Zegar stoi. Moc straciły południce. Jaś już zjaw tych się nie boi, schną na słońcu topielice. Janek wrzuca je do wora, one kurczą się bez siły. Ogień już rozpalać pora, by się w ogniu tym spaliły. Po kolei płomień pali, suche i kościste zjawy. Janka cały Staszów chwali, że od zjaw tych ich wybawił. Kto dziś południce wierzy? Przecież poginęły marnie. Zegar zaś z kościelnej wieży znowu bije regularnie. A jednak, wchodząc w upalne dni do rzeki, można poczuć jakiś złowrogi skurcz. Kiedyś sam doświadczyłem tego nieprzyjemnego uczucia. Nigdy nie wolno wchodzić rozgrzanym do wody, zwłaszcza w południe. Można doznać szoku termicznego. A może to jednak sprawka południc? Pamiętajmy, abyśmy spędzili wakacje bezpiecznie i zdrowo.